Witajcie kochani, tym razem mamy na tapecie BMW F30 z silnikiem N47 na wymianę rozrządu. Jest to samochód w X-Drive, dlatego tutaj tym razem silnik wyjedzie na zewnątrz, nie tak jak w X5 E70, dlatego że tam był silnik N57, czyli sześciocylindrowy. On jest tam głębiej schowany, jest ciężej go żurawiem wyciągnąć na zewnątrz. Łatwiej byłoby w dół, ale i tak musiałbym najpierw zdjąć dyfer i miskę, dopiero mógłbym z silnikiem, z sankami zjechać w dół. Dlatego tam zdecydowałem się na wymianę rozrządu na samochodzie. Tutaj zrobię to na zewnątrz, silnik wyjedzie na zewnątrz, na żurawia, na tak zwanego konia. I będę sobie to na zewnątrz, że tak powiem, dziergał. Zobaczcie, tutaj już sobie zdjąłem pokrywę zaworów. Porozpinałem wiązkę, te przewody wodne, płyn spuściłem chłodzący. Kolektor ssący jest zdjęty, dlatego że tutaj do wymiany będzie uszczelka razem z klapkami. Tak a propos X5 E70, dlaczego tam nie zdecydowałem się na wyjęcie silnika? Dlatego, że nie chciało mi się odpinać układu wspomagania, żeby spuścić płyn od wspomagania. Nie chciało mi się rozpinać układu chłodzenia, żeby spuścić płyn chłodzący. Tutaj w F30 tylko płyn chłodzący wyleciał. Płynu wspomagania nie będę ruszał. Tutaj nic nie będzie takiego robione. Oczywiście każdy robi tak, jak mu jest wygodniej. Tam się odezwały jakieś głosy, że narobiłem sobie tylko roboty, że niepotrzebnie robiłem to na samochodzie, że szybciej byłoby z silnikiem wyjechać na zewnątrz. Oczywiście, że tak, szybko byłoby z silnikiem wyjechać na zewnątrz. Natomiast musiałbym się i tak z tym silnikiem bujać na koniu, podwieszać go po to, żeby zdjąć dyfer, miskę i tak dalej. Ja uznałem, że łatwiej będzie to zrobić na samochodzie. A jeżeli ktoś uważa, że łatwiej byłoby z silnikiem wyjechać na zewnątrz i zrobić ten rozrząd na zewnątrz, to jego sprawa. Uważam, że obydwie metody są na tyle skuteczne, o ile rozrząd zostanie wymieniony i auto odjedzie z nowymi częściami wewnątrz. Także każdy robi jak mu jest wygodniej. Zobaczcie, co my tu mamy. Maglownica elektryczna, czyli temat płynu wspomagania mamy z głowy, że tak powiem. I tak to tutaj wygląda od spodu. Tutaj, no też, żeby zdjąć przedni dyfer, musiałbym też sanki opuścić. Natomiast, no, gdyby to była wersja tylnonapędowa, nie X-Drive, nie musiałbym tutaj niczego, żadnych sanek opuszczać. Miska po prostu wyleciałaby tak, jak jest w tym momencie na samochodzie. Dlatego nie wyciągałbym silnika na zewnątrz. No cóż, skrzynka rozdzielcza i tak musi wylecieć, dlatego że rozrząd tutaj znajduje się z tyłu silnika, pomiędzy skrzynią a silnikiem. Tutaj, tak jak widać, rozrusznik już jest wyjęty, sprzęgło hydrokinetyczne odkręcone od koła zamachowego. Jeszcze zostały mi tylko na dzisiaj półosie, zawieszenie rozpiąć, półosie wyjąć i skrzynia ze skrzynką rozdzielczą wylatuje i silnikiem wychodzimy na zewnątrz. A oto dlaczego zdejmujemy miskę oleju do wymiany rozrządu, bo inaczej nie dostaniemy się do kółka pompy oleju. Nowy rozrządzik już jest założony. Nowe koła zębate, łańcuchy, ślizgi, napinacze. Góra ustawiona. Dół też jest sprawdzony, także pokrywa już jest wyczyszczona, przygotowana do montażu, a tutaj stary rozrząd do weryfikacji. Tutaj już mamy kolektor ssący z nową uszczelką, nowymi klapkami. Tutaj pokrywa zaworów pójdzie jeszcze do mycia i też będzie gotowa do montażu, oczywiście z nową uszczelką, nowymi uszczelkami. No i pamiętajcie o tym, żeby tutaj o-ring wymienić na łączeniu tego wlewu oleju z pokrywą zaworów, bo tutaj też często lubi gdzieś tam się pocić, ciec olej. A tutaj silnik już poskładany, miska, dyfer, wszystko na
na miejscu. Jeszcze tylko właśnie montaż kolektora ssącego i pokrywę zaworów i gotowy do montażu do samochodu. Także tutaj jeszcze mamy pustą komorę silnika. A ja tymczasem będę się z Wami żegnał. Myślę, że odcineczek Wam się w miarę możliwości podobał. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o komentowaniu, o dawaniu lajków i widzimy się w następnym odcineczku. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.